Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Zamiana dwóch ciał ofiar, zarzuty umyślnego spowodowania katastrofy samolotu dla rosyjskich kontrolerów oraz zlecenie zagranicznym laboratorium badań na obecność materiałów wybuchowych. To najważniejsze działania prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej. Okoliczności tragedii bada specjalny zespół śledczych, który przejął dochodzenie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Działający od kwietnia ubiegłego roku zespół przeanalizował ponad 800 tomów akt głównych i około 200 materiałów niejawnych. Do tej pory przeprowadzono także 17 ekshumacji i sekcji ciał ofiar katastrofy. Uczestniczyli w nich światowej klasy eksperci. Ujawniono kolejne rażące nieprawidłowości. Przeprowadzone dotychczas ekshumacje po raz kolejny ujawniły szereg nieprawidłowości. Nie tylko przypadek zamiany ciał, ale zdarzają się również przypadki, kiedy w trumnach niektórych z ofiar znajdują się fragmenty ciał innych osób. Łącznie do końca 2017 roku ma zostać przeprowadzonych 46 ekshumacji i sekcji zwłok. Zespół nawiązał także współpracę z 4 międzynarodowymi laboratoriami kryminalistycznymi, które mają pomóc w weryfikacji tzw. wątku wybuchowego. Pierwsze ślady do badań zostaną przekazane w maju. Laboratoria nie będą się wzajemnie weryfikować. Każde laboratorium otrzyma swoje materiały do badań, by po kilku miesiącach przedstawić wyniki analiz, zaznacza prokurator Krzysztof Szwarc. To umiędzynarodowienie tych badań naukowych, badań laboratoryjnych jest spowodowane głównie pewnymi wątpliwościami co do opinii wydanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Jak Państwo pamiętacie, do tej opinii było dużo zarzutów o charakterze naukowym i procesowym. Polscy śledczy stawiają także zarzuty rosyjskim kontrolerom lotu i trzeciej osobie, wysoko postawionemu oficerowi obecnemu w wieży. Poinformował o tym prokurator Marek Pasionek. Przypisano im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. W oparciu o już zebrane dowody, a także nowo pozyskane w toku śledztwa, pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów wobec kontrolerów lotu, obywateli Federacji Rosyjskiej, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wieży kontroli lotów i przypisanie tymże przestępstwa umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób. Prokuratorzy zwrócili się do strony rosyjskiej o pomoc prawną w zakresie przedstawienia podejrzanym zarzutów oraz przesłuchania ich w takim charakterze. Wnioskowaliśmy również o to, by czynności te odbyły się z udziałem polskich prokuratorów, członków zespołu śledczego numer 1. Czekamy aktualnie na reakcję strony rosyjskiej na przedstawienie terminu wykonania tych czynności. Trwa jednocześnie zbieranie dodatkowych analiz i ekspertyz biegłych, rekonstrukcji przebiegu tragedii i określeniu jej przyczyn ma służyć stworzenie wirtualnej mapy miejsca katastrofy, a także skatalogowanie wszystkich zachowanych fragmentów rozbitego samolotu Tu-154M. Poza głównym postępowaniem w sprawie katastrofy smoleńskiej zespół prowadzi jeszcze 7 postępowań okołosmoleńskich. Obejmują one m.in. niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, nadużycie zaufania w stosunku z zagranicą przez funkcjonariuszy publicznych, nieprawidłowości w prowadzeniu przez byłą Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania dotyczącego katastrofy pod Smoleńskiem czy fałszerstwo dokumentów. Pracom zespołu przyglądają się rodziny smoleńskie. Magdalena Merta, wdowa po wiceministrze Tomaszu Mercie, dobrze ocenia obecną pracę śledczych. Myślę, że nareszcie to jest tak, jak powinno być, a polscy prokuratorzy zachowują się jak trzeba. Długo na to czekaliśmy, ale cieszymy się, że dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w przeszłości. W życie weszło nowe prawo o zgromadzeniach. Wprowadza regulacje porządkujące możliwość organizowania kontrmanifestacji. Pierwsza wprowadza minimalną odległość pomiędzy dwoma konkurencyjnymi zgromadzeniami, a druga daje pierwszeństwo zgromadzeniom zarejestrowanym jako cykliczne.
Ostatnie miesiące pokazały, że pomysł zwołania nawet kilku manifestacji tylko po to, aby utrudnić innej grupie zorganizowanie w tym samym miejscu zgromadzenia, stał się stałym elementem sporu politycznego. Dobitnym tego przykładem stały się miesięcznice smoleńskie, których do czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość raczej nie zakłócano. Ustawa wychodzi absolutnie naprzeciw wyzwaniom obecnej sytuacji w życiu publicznym, ponieważ mamy do czynienia z eskalacją działań polegających na tym, że pod płaszczykiem wolności zgromadzeń czy wolności wypowiedzi próbuje się prowadzić w przestrzeni publicznej działania, które na przykład naruszają wrażliwość Polaków, jeżeli chodzi o prawo do modlitwy. Zauważa senator Jan Mariackowski z Prawa i Sprawiedliwości i dodaje, że skończy się prowokowanie awantur. Nagle okazało się bowiem, że dla tych, którzy od 6 lat co miesiąc gromadzili się przed Pałacem Prezydenckim, miejsca tu nie ma, gdyż warszawski ratusz w tym samym czasie zarejestrował kilkanaście innych manifestacji. Bardzo głośnych kontrmanifestacji, co było widać w grudniu ubiegłego roku. Zajmowaliśmy do tej pory stanowisko obok, miejsce obok i nie zakłócaliśmy przebiegu tych spotkań. Ale dzisiaj zakłóciliśmy, zdecydowaliśmy ze względu na ekshumację. Zgodnie z nowym prawem wojewoda może teraz wydać zgodę na organizowanie zgromadzeń cyklicznych w tym samym miejscu przez 3 lata z rzędu. Oznacza to, że gmina nie będzie mieć w takiej sytuacji prawa zarejestrowania innego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie. Chodzi o ochronę oficjalnych uroczystości państwowych, ale także corocznych marszy niepodległości, marszy Szumana czy miesięcznic smoleńskich, podkreśla Sylwester Chruszcz z Kukiz15. Na polskich demonstracjach, polskich manifestacjach, miesięcznicach, zgromadzeniach publicznych w końcu będziemy mieć bezpiecznie. Czyli marsz niepodległości, wszystkie uroczystości smoleńskie w końcu będą przebiegać w sposób bezpieczny, bezpieczny nie tylko nawet dla uczestników, a także dla policjantów. A jak wiadomo, na policjantach spoczywa ogromna odpowiedzialność zapewnienia spokoju, gdy na ulicach spotykają się zwaśnione grupy. Nie można także wykluczyć istnienia w dalszym ciągu osób celowo prowokujących zamieszki. Ale to już będzie grupa niewielka, która będzie się narażała na odpowiedzialność karną. W związku z tym wydaje mi się, że policjanci w tym przypadku będą jednak mieli mniej pracy, a będą też gwarantować to, że tego typu manifestacje przebiegną w sposób niezakłócony. Wyjaśnia dr Roman Marzec, były funkcjonariusz Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nowe przepisy krytykuje jednak opozycja totalna jako niedemokratyczne, dające pierwszeństwo wydarzeniom centralnym oraz blokujące manifestacje alternatywne. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest ustawa zła i w dodatku niekonstytucyjna. Wątpliwości zresztą miał również prezydent, dlatego zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy również, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł przy 4 głosach odrębnych. Co więcej, przy wykluczeniu jeszcze następnych 3 sędziów z orzekania. Uważa poseł Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Po wyroku Trybunału Marek Magierowski z prezydenckiej kancelarii powiedział, że prezydent podtrzymuje wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, ale wyrok uszanuje. Podzielam wątpliwości pana prezydenta, który skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i jak widziałem wypowiedź rzecznika Magierowskiego, nie miał żadnej satysfakcji w podpisaniu tej ustawy. Przyjął ten wyrok Trybunału, ale rozumiem, że z rozczarowaniem. To, czy wątpliwości okażą się uzasadnione, pokaże czas. Nowe prawo reguluje także odległość między kontrmanifestacjami. Teraz nie może ona być mniejsza niż 100 metrów. Polska gospodarka wchodzi na tory szybkiego wzrostu. Z szacowanego na 2,8% w ubiegłym roku obecny ma przynieść nawet 3,5% wzrost PKB. Stanie się tak głównie za sprawą poprawy sytuacji finansowej polskich firm, którym sprzyja wyższa konsumpcja w kraju. Wyższe dochody Polaków i zyski firmy sprzyjają planom inwestycyjnym. Pan Daniel Różański jest przedsiębiorcą w branży komputerowej. Przez ostatnie kilka miesięcy jego firma odczuła wzrost zainteresowania świadczonymi przez nią usługami. Przedsiębiorcy planują i zwiększać zatrudnienie, przynajmniej o takich danych mi wiadomo. Inwestować i te nadzieje wśród przedsiębiorców są dość duże. No,
co jakby przekłada się na przykład na korzyści dla naszej branży, która nie zawsze jest taką branżą powiedzmy pierwszej potrzeby, ale taką, kiedy firma powiedzmy ma jakieś wolne środki na promocję, na reklamę czy na poprawę wizerunku. Poprawa sytuacji na rynku to efekt wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Nie mogła tego nie zauważyć sceptyczna wobec polskich władz agencja ratingowa Moody's, która w swoim ostatnim raporcie podwyższyła szacunek PKB Polski na 2017 rok z 2,9% do 3,2%. Szybszy wzrost gospodarczy to zdaniem agencji skutek rosnącej konsumpcji Polaków, która kształtuje około 60% naszego PKB. Poprawę sytuacji zauważa pan Krzysztof Borkowski, właściciel sklepu odzieżowego. Zauważyliśmy zwiększony popyt, zwiększone zainteresowanie w porównaniu z poprzednim rokiem. Moim zdaniem jest to efekt programu 500+, który powoduje, że jeśli kobieta dostaje pieniążki i coś jej tam zostanie, to zawsze chętnie kupi sobie nową sukienkę. W ocenie Moody's wpływ na rosnącą konsumpcję prywatną ma m.in. wzrost wydajności, spadek bezrobocia, a także stopniowy wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina wzrost gospodarczy to efekt dobrze prowadzonej polityki rządu Beaty Szydło. To jest dowód na to, że plan odpowiedzialnego rozwoju, wszystkie działania rządu, w tym zwłaszcza pana premiera Morawieckiego, zaczynają przynosić efekty. Ja liczę na to po cichu, że ten wzrost gospodarczy będzie jeszcze wyższy niż te prognozowane 3,2%. Na pewno chcielibyśmy, żeby jeszcze w tej kadencji w sposób trwały wzrost gospodarczy przebił tę barierę 4%. Specjaliści oceniają, że wzrost gospodarczy będzie jeszcze szybszy i w całym 2017 roku wyniesie nawet 3,5%. Takie prognozy mogą się potwierdzić, ponieważ Polska stała się dobrym miejscem do inwestycji, mówi profesor Zdzisław Kordel z Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli już instytucje finansowe widzą możliwość inwestowania w Polsce, a także inne firmy zagraniczne z kapitałem amerykańskim czy kanadyjskim chcą przyjść do nas, to one postrzegają możliwości zarabiania pieniędzy w Polsce w dłuższym okresie czasu. Te obszary widzą zachodnie, że u nas w Polsce jest stabilizacja i jest możliwość rozwoju ekonomicznego. Z prognoz analityków wynika, że pod względem tempa wzrostu PKB najlepszy będzie trzeci kwartał 2017 roku. Wtedy to nasza gospodarka będzie rozwijać się nawet o 3,7% szybciej niż w ubiegłym roku. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski sugeruje, że w najbliższym czasie może dojść do płytkiej rekonstrukcji rządu. Wcześniej premier Beata Szydło podkreślała, że niektórzy ministrowie powinni poprawić swoją pracę. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w Radiu Z powiedział, że cały czas trwają rozmowy dotyczące pracy Rady Ministrów. Była analiza również poszczególnych ministrów przeprowadzana przez panią premier Beatę Szydło i zastanawiamy się i często w ścisłym kierownictwie, w szerszym kierownictwie, zastanawiamy się o kierunkach, o potrzebach, spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy. No, tak się zastanawiacie. W sobotę w Toruniu premier Beata Szydło podkreślała, że najważniejszym celem jej gabinetu jest realizowanie reform zapowiedzianych przed wyborami. Zapewniła, że jest w stałym kontakcie ze swoimi ministrami. Uważam, że niektórzy ministrowie powinni poprawić swoją pracę, potwierdzam to i myślę, że nasze rozmowy, które toczą się na bieżąco w rządzie, bo ja się spotykam z panem ministrami na bieżąco i rozmawiamy również o tym, oni wiedzą, że w pewnych obszarach musimy uporządkować politykę, musimy uporządkować przekaz. W sondażach najgorzej oceniani są minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, szef MSZ, minister Witold Waszczykowski oraz minister środowiska profesor Jan Szyszko. Nagonkę na nich prowadzą także liberalno-lewicowe media. Jak media zaczynają zwalniać ministrów, to wtedy mówi się, że to są najbardziej bezpieczni ministrowie. Podkreśla minister Beata Kempa. Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bagatelizuje ostatnie badania opinii publicznej, w których poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło. Myślę, że to, że próbuje się właśnie też poprzez te sondaże wbijać klin w rządzie między nas, my się nie pozwolimy poróżnić. Oczywiście prosimy o surowe oceny, ale przede wszystkim wyborców, a nie sondażowni. Do dymisji ministrów krytykowanych przez opozycję najprawdopodobniej nie dojdzie, ocenia politolog Tomasz Matras. Wpisywałoby się to w retorykę opozycji, a żadna władza nie chce przyznawać się do tego, że opozycja w jakichś kwestiach ma rację.
wpisywałoby się to w tą retorykę wskazującą na to, że w tych ministerstwach doszło do znaczących zaniedbań. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu parlament zajmie się konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Złożyła go Platforma Obywatelska. Kolejne pieniądze znikają z kasy Komitetu Obrony Demokracji. Członkowie zarządu składają zawiadomienie do prokuratury. Okazuje się, że na firmę Mateusza Kijowskiego wystawiono więcej faktur niż deklarował to sam przewodniczący KOD-u. Ciąg dalszy skandalu związanego z zarządzaniem finansami KOD-u. Jak donoszą media, z sejfu, w którym zdeponowane były pieniądze z publicznych zbiórek, zginęło część środków. Zdaniem członków zarządu to około 10 tysięcy złotych. Zniknęło też 19 z 21 protokołów z publicznych kwest. Jedyną osobą, która miała klucz do sejfu, był najbliższy współpracownik Mateusza Kijowskiego, Piotr Wieczorek. Pojawiają się też nowe informacje o fakturach, jakie Kijowski wystawił na swoją firmę MKM Studio za usługi informatyczne świadczone na rzecz KOD-u. Miało to być 8 faktur, wszystkie na 15 tysięcy złotych. Tak deklarował w styczniu Kijowski. Teraz okazuje się, że jest jeszcze jedna faktura. Zarząd Główny KOD-u zawiadamia prokuraturę w sprawie nieprawidłowości finansowych z organizacji. Okazuje się też, że partie polityczne płaciły i to spore kwoty za wejście na scenę podczas wieców i manifestacji. Zamach w metrze w Petersburgu. Władze miasta potwierdziły śmierć 10 osób. Rannych zostało ponad 50. Kamery zarejestrowały domniemanego sprawcę zamachu, podały rosyjskie agencje informacyjne. Według wstępnych danych ładunek wybuchowy znajdował się w teczce pozostawionej w wagonie. W Moskwie wzmocniono środki bezpieczeństwa. Według doniesień przekazanych przez telewizję Rosja 24 wybuch nastąpił w trzecim wagonie metra na odcinku pomiędzy stacjami Siennaja Płoszczat i Technologiczyjski Instytut. Siła wybuchu skupiła się tylko na tym jednym wagonie. Na kadrach widać wagon z wyrwanymi drzwiami, zakrwawionych ludzi i silne zadymienie na peronie. Rosyjskie agencje podają, że kamery metra zarejestrowały domniemanego sprawcę zamachu. Prezydent Rosji, który właśnie przebywa w Petersburgu, nie wyklucza, że mógł to być zamach terrorystyczny. Organy ścigania i służby specjalne pracują, by dowiedzieć się, co się stało i aby w pełni to ocenić. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zakwalifikował wybuch jako akt terrorystyczny. W Petersburgu ogłoszono 3-dniową żałobę. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski złożył kondolencje rodzinom ofiar wybuchu. Mogę wyrazić współczucie i kondolencje, współczucie dla rodzin, które straciły swoich bliskich. Natomiast kto i dlaczego to zrobił, oczywiście nie wiemy. Kondolencje do Rosji płyną z całego świata. Myślami jesteśmy z rosyjskim narodem, a zwłaszcza tymi, którzy stracili najdroższe im osoby w dzisiejszej eksplozji w metrze w Petersburgu. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia tym, którzy zostali ranni. Ładunek wybuchowy prawdopodobnie zawierał drobne elementy metalowe. To miało zwiększyć siłę rażenia. Na razie nie wiadomo, kto stoi za zamachem. Podstawowe pytanie, kto dokonał tego zamachu w Petersburgu, bo od tego zależy ocena sytuacji, w jakiej Rosja się znajduje. Przyznaje profesor Mieczysław Ryba. Jak wskazuje specjalista od spraw terroryzmu dr Wojciech Wosek, Rosja ma otwartych wiele frontów. To jest konflikt oczywiście ogólnie światowy z państwem islamskim, ale to jest też i konflikty w Syrii. Przede wszystkim gdzieś konflikt kaukaski, czyli trop kaukaski. Nie można też zapominać o tym na ostatnim froncie, który Rosja otworzyła, czyli Donbas. I to wszystko teraz. Na więcej informacji dnia zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.